biskupie Mieczysławie. Drodzy bracia, w kapłańskim posługiwaniu czcigodne osoby życia konsekrowanego. Drodzy bracia i siostry zgromadzeni tu na modlitwie w Lwowskiej katedrze. Powitani, zauważeni przed mszą świętą przez arcybiskupa Mieczysława. Bardzo was serdecznie pozdrawiam i serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość odpustową w Lwowskiej katedrze, na wspólną modlitwę za wstawiennictwem Maryi w intencji naszej ojczyzny i Ukrainy, w intencji Polaków, gdziekolwiek żyjących, w kraju czy poza jego granicami. Przyzywamy dziś Maryję imieniem Królowej Polski i przypominamy sobie, że litania loretańska zawiera bogaty katalog imion Maryi. Wśród wielu dziś szczególnie aktualnym wezwaniem jest Królowo Pokoju. Więc modlimy się wspólnie, wbrew wszystkiemu, o pokój dla tego kraju, dla naszych serc. Modlimy się o pokój w naszej ojczyźnie i modlimy się o pokój w ludzkiej rodzinie. Siostry i bracia, droga młodzieży, poprzez dramat wojny bardziej doceniamy błogosławieństwo pokoju, który, jeśli ma być trwały, powinien być owocem sprawiedliwości społecznej i wolności narodów zbudowanych na fundamencie porządku moralnego. Kościół uczy, że istotne bitwy toczą i rozgrywają się również w ludzkich sumieniach, a także o ich sumienia, zanim zostają zniszczone granice państw. Wcześniej niszczy się granice moralne. Trudno powiedzieć, jaka będzie moralność w przyszłości, ale trzeba się zastanowić, czy możliwa jest przyszłość ludzkości bez moralności. Drodzy bracia i siostry, bez moralności, czyli bez ludzi wartościowych, to znaczy kierujących się wartościami i nimi żyjących. Dlatego Eucharystią dziękujemy za wszystkich żyjących ewangelicznym przesłaniem i wartościami, a takich jest wielu tu we Lwowie, w naszej ojczyźnie i w całej ludzkiej rodzinie. Wydaje się, że jesteśmy większością. Niech więc w sytuacji wojny i niepokoju przemieniają nas ewangeliczne słowa Zbawiciela: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Tak też spełnimy polecenie świętego Pawła, aby zło zwyciężać dobrem. Bracia i siostry, w tej postawie nie możemy ulec znużeniu, zmęczeniu. Ani nasze państwo, ani jego obywatele. Bo sytuacja wymaga od nas przyzwolenia, aby nasze serca zostały przemienione poprzez przeżytą wyjątkową sytuację, czyli zgody na to, aby poprzez ten moment historyczny Bóg przemienił nasze zwyczajowe kryteria interpretacji świata i rzeczywistości. Nie możemy już myśleć tylko o zachowaniu jedynie naszych osobistych czy narodowych interesów, ale musimy myśleć o sobie w perspektywie dobra wspólnego, w wymiarze wspólnotowym, czyli jako my, otwarci na powszechne braterstwo. Trzeba nam myśleć w kategoriach rodziny ludzkiej, która ma
wspólnego Ojca, do czego mobilizuje nas papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti. Wszyscy jesteśmy braćmi. Bracia i siostry, krótka, ale jakże bogata w znaczenie i wymowę jest ewangeliczna scena opisująca ostatnie przed śmiercią krzyżową spotkanie Jezusa z Matką. Jezus wykorzystuje to spotkanie, by przekazać jej swój testament. Maryi powierza swojego umiłowanego ucznia, a uczniowi Maryję. Niewiasto, oto syn Twój. Synu, oto matka Twoja. W uczniu Janie odkrywamy nas samych. Nam, tak jak Janowi dał swoją matkę Jezus i my podobnie jak apostoł, przyjęliśmy ją. Wzięliśmy ją do siebie i obraliśmy ją sobie za naszą królową. Uczyniliśmy to zarówno pojedynczo, osobowo, jak i we wspólnocie rodzin, we wspólnocie narodu. Oddajemy dzisiaj cześć, padając do stóp niewiasty, obleczonej w słońce i księżyc pod jej stopami i wieniec z gwiazd 12. Z należną królowej czcią każdy z nas odnawia w sercu śluby króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 roku. Obieram Ciebie dzisiaj za moją patronkę, za królową mojego narodu. Z całkowitym oddaniem się Maryi powtarzamy też słowa jasnogórskich ślubów narodu polskiego, złożonych dokładnie 300 lat później. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, narodowym, społecznym. Drodzy bracia i siostry, uroczystość ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski stwarza okazję, by nawet za granicą postawić sobie pytanie, co należy czynić, aby Polska była rzeczywistym królestwem Chrystusa i Maryi, rzeczywistym, nie tylko deklarowanym. Trzeba nam, moi drodzy, po prostu brać przykład z Maryi, naszej Matki i Królowej. Scena opisana w dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam Maryję wierną Chrystusowi, swojemu Synowi, aż do końca, do ostatnich chwil Jego ziemskiego życia. Maryja z wiernością Jezusowi łączyła wierność Jego uczniom. I nam nie pozostaje nic innego, jak wziąć z niej wzór i odpowiedzieć wiernością w myśl słów apelu jasnogórskiego. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Tak, moi drodzy, uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski jest wielkim apelem o naszą wierność Ojczyźnie i maryjnym postawom służby i pomocy. Być wiernym Królowej Polski oznacza jednocześnie być wiernym jej Królestwu. Wraz z Maryją być, pamiętać i czuwać. Dzisiaj zatem każdy z nas osobna powinien z przejęciem i odpowiedzialnością wypowiedzieć słowa jasnogórskiego apelu. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie. Wypowiadając te słowa, zobowiązujemy się do wiernej obecności przy Maryi i przy jej Królestwie. Przypominamy sobie w
tym miejscu pytanie, jakie Bóg skierował do pierwszego człowieka, człowieka z ziemi, Adama. Gdzie jesteś? I dzisiaj musimy sobie na to pytanie szczerze odpowiedzieć. Nie chodzi tu bynajmniej o pytanie dotyczące miejsca naszego zamieszkania i pracy. Chodzi natomiast o pytanie dotyczące naszego duchowego miejsca, o naszą wiarę, albowiem tylko w wierze możemy być przy Maryi. Trwając zaś w wierze, będziemy też przy Polsce, niezależnie od fizycznej odległości, jaka nas od niej dzieli. Trwając w wierze, blisko Maryi, będziemy również blisko człowieka, naszego brata i naszej siostry. Pamiętam to drugie słowo, które wypowiadamy dziś wobec Królowej Polski i w jakimś sensie także wobec naszej Ojczyzny. Pamiętamy z Maryją, jak wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmogący. Pamiętamy o Maryi i jej wstawiennictwie u Boga za nami. Pamiętamy o naszym narodzie i o naszej wspólnej matce, której na imię Polska. Moi drodzy, niedawno temu, bo w roku 2022 odbyła się w Warszawie beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. On dokładnie 3 maja 1957 roku wygłosił na Jasnej Górze kazanie, homilię do Polek z Ameryki. Wypowiedział wówczas słowa, które ja pragnę dzisiaj do was skierować, jakoś je przypomnieć. Mówił błogosławiony kardynał Stefan: nie zapominajcie i wy, i wasze dzieci o miłości ku ojczystej ziemi, która jest nam wspólną. Nie zapominajcie o długu wdzięczności, który się należy od was ojczyźnie za dar życia, za chleb, może skromny, ale to wszystko jedno, gdy matka daje, całym sercem daje to, co ma. Wdzięczność jej się należy. Wdzięczność za życie, wdzięczność za wspólnotę w narodzie, za język ojczysty, za chlubne dzieje narodu. A pamiętajcie też i o tym, że w polskiej ziemi oprócz wspólnych dziejów, prócz wspólnego języka, prócz wspólnych uczuć i miłości, jest jeszcze wielka siła, która zespala. To jest ta Boża nadprzyrodzona siła, Kościół Chrystusowy, w który wierzymy. Słowa prymasa tysiąclecia, pomimo upływu lat, nie straciły nic na aktualności, bo zobowiązanie pamiętam jest zawsze na czasie. Nie jest nigdy przeterminowane. W aktualnej sytuacji nabrały nowej, szerszej treści, bo Kościół jest dzisiaj, używając języka papieża Franciszka, szpitalem polowym, punktem recepcyjnym, przyjmującym w dom wojennych uchodźców, zwłaszcza kobiety i dzieci. Pamiętajcie, moi drodzy, o Ojczyźnie i Kościele. Niech wyrazem tej pamięci będzie nie tylko wasza wdzięczność, ale i wierność polskim i chrześcijańskim obyczajom. Obyczaj jest sposobem postępowania w danych okolicznościach. Niech więc wasze postępowanie oparte będzie na nauce Chrystusa i Kościoła oraz na polskiej tradycji. Należy do tej tradycji, drodzy bracia i siostry, gościnność. Wszak mówimy: gość w domu, Bóg w domu.
Dlatego od pamiętnego dla Ukrainy i Europy dnia 24 lutego 2022 roku manifestujemy polską gościnność, niezadekretowaną, płynącą z serca, ze współczucia, z empatii. Czuwam. To kolejne nasze zobowiązanie. Przykład czuwania daje nam sama Maryja. Jako Matka Syna Bożego czuwała przy Nim od pierwszych chwil wcielenia. Czuwała też nad sobą, by wiernie spełnić obietnicę daną Bogu. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Co znaczy czuwam? Harcerze wiedzą. To jest ich hasło. Czuwam. Ale na to pytanie, co to jest czuwam, udzielił nam jasnej odpowiedzi Ojciec Święty Jan Paweł II podczas apelu jasnogórskiego w Częstochowie. Czuwam to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. Zatem, siostry i bracia, mówiąc dzisiaj czuwam, zobowiązujemy się do tego, by być ludźmi sumienia, by nie ulegać modnym falom współczesnego świata. W dziedzinie etyki i moralności nie może obowiązywać żadna polityczna poprawność. Wierność prawu naturalnemu i Bożemu, wpisanemu w nasze sumienia, to konkretny kształt słowa czuwam dzisiaj. Drodzy bracia i siostry, najlepszym sposobem oddawania czci Maryi jest naśladowanie jej postaw, chodzenie drogami Maryi. I dlatego dzisiaj w uroczystość Królowej Polski składamy u jej stóp nasz hołd czci i wdzięczności wraz z obietnicą dochowania wierności zobowiązaniom płynącym z apelu jasnogórskiego: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Moi drodzy, tym wszystkim pojedynczym osobom i grupom, którzy na co dzień żyją w duchu apelu jasnogórskiego, składam serdeczne uznanie i podziękowanie. Czynię to jako wasz rodak i jako pasterz Kościoła na Górnym Śląsku. Bóg zapłać wam za wszelkie dowody waszego trwania przy Ojczyźnie i przy Kościele. Bóg zapłać za przejawy waszej pamięci o wspólnocie narodowej i kościelnej zamieszkującej ziemię nad Wisłą. Do wyrazu wdzięczności dołączam prośbę i modlitwę, byście dochowywali wierności aż do końca, jakie niesie z sobą dzisiejsza uroczystość. Aż do końca naszych dni, aż do końca naszych sił. Maryjo, wspomóż nas. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. I niech tak będzie, niech tak się stanie. Amen.